Cześć kochani, dzień dobry i zapraszam na kolejnego vloga weekendowego. Mamy dzisiaj piątek, jest godzina 7:40 i ja jestem gotowa do wyjścia. Jak widzicie, nie maluję się w ogóle w tym tygodniu, nie malowałam się ani raz, w ogóle nie miałam ochoty na makijaż. A teraz idę do fryzjera, także w ogóle nie lubię się malować przed fryzjerem, bo później jak mi myję głowę, tu mi woda poleci, później jak wiecie, wygląda się nie za ciekawie. Moje piękne róże są za mną, jestem mega z nich zadowolona. No i chcę ściąć już te włosy, bo są tragiczne, takie długie i brzydkie w ogóle. Chciałabym ściąć się na boba, ale zobaczymy co będzie, czyli z tyłu krócej, z przodu dłużej. I chciałabym zmienić kolor, ale też nie wiem co mi fryzjerka powie, także pewnie się skończy na tym, że będę miała taki sam kolor włosów. Gdyby to ode mnie zależało, gdyby to niszczyło włosów, to pewnie bym wróciła do was z różowymi włosami. No ale niestety. Poza tym mam też dzisiaj na 18 brwi. I muszę w Luton odebrać paczkę, bo taka dziewczyna, która sprzedaje na Facebooku, ma bardzo fajny butik z nowymi ciuchami, tylko nowymi. Mieszka właśnie w Luton, słuchajcie, także wczoraj kupiłam sobie taką fajną bluzkę z myszką Miki i bluzę taką dłuższą czerwoną, także chcę sobie to jechać i odebrać. Pokażę wam później. Do Costco musimy pojechać, bo od przyszłego tygodnia, od niedzieli w sumie, będę robiła zamienników dużo zamiast jedzenia, po prostu szejki różne. A w Costco widziałam właśnie takie fajne mieszanki już gotowe do wsypania w mojej nowej maszynce, którą wam pokażę później. No i ogólnie zakupy trzeba kupić, tam są picie i tak dalej, także w Costco, brwi i tak to myślę, że wezmę się dzisiaj za tą książkę kolejną, bo mówiłam wam, że zacznę czytać wczoraj, ale chyba wam powiedziałam nawet w czwartkowym vlogu, o mój budzik, bo wstałam przed budzikiem, że pewnie zacznę czytać dzisiaj. Także już do was przestaję się odzywać i widzę się z wami po fryzjerze pewnie. Cześć, witam się z wami. Słuchajcie, na koniec dnia już tak, jest godzina 21. Ja dopiero wróciłam do domu. A o której się do was odzywam? O godzinie jakoś 8, przed 8, to dopiero wróciłam do domu. Czyli nie było mnie w domu 13 godzin. Jak widzicie, zmiana fryzury jest. Nie jest jakaś drastyczna, po prostu ścięłam włosy. Chcę, żeby było dobrze widać. Tutaj jest krócej, z tyłu mam jeszcze krócej. No i tutaj mam dłużej, na takiego boba, podsieniowany. I teraz czemu nie zmieniłam koloru jak chciałam? Ponieważ zawsze poprawiałam ten sam kolor, więc miałam te 1,5 godzinki u fryzjera zabukowane. A Ania właśnie mówi, że musiałabym siedzieć do godziny 13, ona miała po mnie klientki. Także mówię, dobra, spoko, to poprawmy ten kolor, który mam, zróbmy olaplex, a umówię się za 2 miesiące, wtedy ściągniemy ten kolor. I wiecie, ona mówi, dobra, to od razu się mówiliśmy właśnie, że na 15 maja idę jakoś tak w piątek, więc będę miała ten nowy kolor, tylko muszę poczekać 8 miesięcy. 8 miesięcy, 8 tygodni. Słuchajcie, jak mi nałożyła farbę, klientki wszystkie odwołały, bo się bały wyjść. Jedna się źle czuła, druga się źle czuła, a trzecia po prostu się bała. I mogłyśmy się, okazało, ściągać ten kolor. No ale było po fakcie, jestem tak zadowolona, ja lubię krótkie włosy, ja się dobrze czuję w krótkich włosach i są znowu takie odżywione. Później podjechał do mnie Andrzej, właśnie zapłaciłam za tego fryzjera. Jezu, już nie pamiętam co ja robiłam, ja tyle rzeczy robiłam, słuchajcie, dzisiaj. Podrzucił mnie do centrum, chociaż tak byłam prawie w centrum. Gdzie on mnie podrzucił, gdzieś myśmy pojechali? Ja już nawet nie pamiętam, co myśmy robili, słuchajcie. Ale w każdym razie poszłam do centrum, a Andrzej szedł na masaż. I w centrum Luton po prostu nie było nic. Ja byłam głodna, bo nie jadłam śniadania. To poszłam do Kosty, zjadłam ciasto marchewkowe i wypiłam kawę. Miałam czytać książkę, ale oczywiście w momencie, kiedy zrobiłam zdjęcie, koleżanka do mnie napisała i gadałam z nią. Połaziłam po mieście, ale nie kupiłam nic. Nic mi się nie podobało. Andrzej przyjechał. Mówimy, a dobra, to pojedziemy do Milton Keynes. Pojechaliśmy do Costco na zakupy, pojechaliśmy do Costco na zakupy, Boże Święty, tam było tyle ludzi, że po prostu nie dało się przejść wózkiem. W kolejce się czekało strasznie dużo czasu, ale zrobiliśmy zakupy, znowu 100 funtów poszło, po prostu w tamtym sklepie się tyle wydaje pieniędzy, ale tam się kupuje dużo w takich rzeczach, wiecie, już w sześciopakach czy tak dalej. I ja kupiłam sobie te szejki, które wam pokażę, to jutro już wam pokażę, bo dzisiaj jest późno, ale kupiłam sobie szejki, pokażę wam jutro właśnie w jutrzejszym, ale są takie fajne porobione już saszetki, detoks, energia i ochrona. Super sprawa, one były za 19 funtów jakoś, ale jest 14 szejków. Wiem, że to nie jest najtaniej, ale jakbyśmy chcieli te wszystkie owoce i warzywa kupić i segregować, to wyszłoby nas bardzo podobnie. A w każdym razie wszystko pokupiliśmy, co mieliśmy pokupić. Potem pojechałam do Milton, do centrum, Andrzej pojechał do fryzjera. Na masaż, pojechał na ten masaż i mówi do mnie, dobra, masz tutaj 40 funtów, kup sobie coś, ale mi się nic nie podobało i poszłam do Bootsa
Iz, była jedna rzecz, którą już dawno chciałam, ale się powstrzymywałam, bo w tym roku miałam tego nie kupować. Paletka, później wam powiem jaka. Zrobiłam swatche, mówię nie, jednak nie kupuję. Obeszłam cały shopping w Milton, godzinę mi zeszło, nic mi się nie podobało. Mówię, co zrobić, chyba nie wydam nic, no jak mi się nic nie podoba. Ale mówię, kurde, Andrzej mi powiedział, że mnie zabije, jak sobie nic nie kupię. Centralnie mi tak powiedział, że nie wpuści mnie do auta. Wróciłam po tą paletkę, znowu zrobiłam te swatche. Mówię, nie wiem. Poszłam do McDonalda, zamówiłam sobie kawę, frappę, siadłam, zaczęłam oglądać swatche, tutoriale makijażu, bo komentarze w internecie są 50/50. Ale słuchajcie, jednak ją kupiłam, ale jaką? Którą? Zaraz zobaczycie, ale się mega cieszę. Potem byłam na brwiach, brwi miałam dopiero na 18, ale już byłam w Milton, mówię, nie chcę mi się jeździć. I podjechałam do tego salonu Bianco i mówię do takiej babki, wcześniej tam siedziała Polka w recepcji, ja słuchajcie, napisałam do niej wiadomość po polsku i mi nikt nie odpisał, także pojechałam tam, a się okazało, że tej Polki nie było, dlatego ta Rachel mi nie odpisywała, bo Angielka siedziała w recepcji. No i mówię do niej, że mam na 6, ale że jest 4:30, czy mogę po prostu iść, bo akurat jestem w Milton, a wiadomo, brwi to jest chwila, moment i akurat Łukasz był wolny, to mnie szybko wziął, ale słuchajcie, zobaczcie. Widzicie to? Po prostu pierwszy raz moje brwi tak wyglądało, ale naprawdę mocno je potraktowaliśmy. Tak jak wam mówiłam, robię osobny filmik, jeżeli chodzi o usuwanie makijażu permanentnego, ale tak bolało i on mi nawet powiedział, słuchaj Sylwia, jak ci nie będzie boleć, albo jak ci będzie mało boleć, od razu mów, bo musimy zwiększyć objętość, zwiększyć ten laser, no bo żeby to zadziałało. A także zaczął mi robić, mówię tak w duchu, myślę, kurczę, mało boli i miałam wybór, albo mu skłamać i powiedzieć, że bardzo boli, ale wtedy efekty byłyby znikome, albo po prostu powiedzieć, Łukasz, nie boli tak bardzo, zwiększamy. No i byłam szczera, bo jednak chcę mieć to zrobione, zwiększyliśmy. Ten czarny kolor bardzo łatwo było wybić, później ten brązowy też, ale ten żółty teraz będzie ciężko, dlatego właśnie poszło mocno. Bolało bardzo, a jak w ogóle do samochodu weszłam, to tak trzęsłam się. Później musiałam pojechać do Dunstable, odebrać rzeczy od takiej dziewczyny, co kupiłam na live u niej bluzę i... Gdzie ja to w ogóle mam? Wzięłam, nie, zaraz wam pokażę bluzę i bluzkę. Później pojechaliśmy do Aldiego zrobić zakupy, w Aldim pustki. No to już stwierdziliśmy, że poczekam na moją mamę, bo naprzeciwko pracowała i zabierzemy ją do domu, ale musiałam... Poczekaliśmy na nią, zabraliśmy ją. Potem pojechaliśmy do centrum Dunstable kupić, do polskiego sklepu. Zrobiłam zakup w polskim sklepie, potem z powrotem do Luton, odwieźć mamę, pobawić się z psami i byliśmy w domu właśnie teraz o 21. Jeżeli chodzi o koronawirusy, o panikę, ja nie panikuję, po prostu myję ręce jak zawsze. Chciałam faktycznie kupić hand sanitizer, ale nigdzie nie ma, także wywalony mam. Chodzę normalnie do pracy, chodzę normalnie po mieście. W ogóle zauważyłam, że w namieście nie ma ludzi, którzy kaszlą i kichają, także myślę, że te osoby mają na tyle rozumu we łbie, że siedzą w domu, jak się źle czują. Nie zrobiłam jakichś wielkich zapasów żywnościowych, ani papieru toaletowego. U nas zawsze ten taki mamy, wiecie, duży papier toaletowy, bo nam, żeby na dłużej starczało właśnie w tym Costco, kupiliśmy tylko ręczniki papierowe, bo akurat się skończyły takie wielkie. Jedzenia faktycznie kupiliśmy więcej niż zawsze, ale nie dużo. My zawsze z Andrzej kupowaliśmy bardzo mało jedzenia, tak na 3-4 dni, bo ja nienawidzę tracić jedzenia. Nienawidzę, w ogóle nie lubię, po prostu nawet makaronu nie lubię trzymać za długo. Nie lubię. No ale wzięliśmy na przykład, wiecie, tam dwa makarony, coś i to nie wzgląd, że się boję, że mi brak, że zamkną sklepy i w ogóle nie będzie mogła jeść, ale po prostu tak ludzie się rzucają na te makarony i na to wszystko, że nie chce mi się później jeździć po makaron do jednego sklepu, a po, nie wiem, koncentrat pomidorowy do drugiego. Także zrobiliśmy troszeczkę większe zakupy, ale bez paniki. Ale nieważne, dobra, przechodzę szybko, żeby wam pokazać, co kupiłam, bo już 7 minut do was mówię. O, światełko włączam. Jezu, przepraszam wam, znowu popadam w samozachwyt, ale tak mi się podobają te krótkie włosy, że po prostu szok, normalnie zarąbiste są. Książka, ale udało mi się chociaż w drodze trochę przeczytać te książki. Jestem jak na razie na stronie 65, super, super się fajnie rozkręca. Także dzisiaj będę robić to, co robię czasem, czyli jeden serial i na przykład 15 stron książki, jeden serial, 15 stron książki. W Milton Keynes byłam w Primarku, kupiłam sobie taram taram majtory, jak zawsze. Ja uwielbiam te majtki z Primarka, znowu na przecenie za 2 funty. Takie zwykłe, ja po prostu na kobiece dni takie majtki ubóstwiam. Kupiłam już okulary przeciwsłoneczne, jedne za 2 funty, takie. A osoby, które mnie znają jeszcze z tych poprzednich, z tamtego roku, wiedzą, że ja mam bzika na punkcie okularów przeciwsłonecznych i mam chyba z 20 par z tamtego roku. I zazwyczaj to są tanie okulary i ja uwielbiam. Uwielbiam w ogóle okulary z Primarka. Zobaczcie, to są pierwsze. O Jezu, jak mi się podobają. No przesuper są, uwielbiam, duże okulary.
I one były tylko za 2 funty. No to jest 9 zł jakoś. Kolejne są za funta, czyli co, za 4,50? Jakoś tak, no. Takie. Na pilota. Ale fajne. Funta. Kurczę, te okulary są po prostu świetne. I takie też funta. Te są takie kolorowe. Fajowe. Ale się to nam w brwi. Dobra, muszę sobie ubrać okulary, bo teraz lepiej się czuję w okularach. No, pani profesor. I śmiejcie się, kupiłam sobie ładowarkę do telefonu z Frozen. Z 5 funtów na 2 funty. Tak mi się spodobało, bo tutaj jest Olaf i tutaj jest taka śnieżynka. No, przepiękna jest. I do tego kolczyki na promocji za funta. Tutaj są takie. Tutaj są takie, wiecie, zakładane na ucho. I tu takie zakładane i tu wiszące. Dlatego bardzo mi się spodobało, bo są oryginalne. Za funciaka. I kolejne za funciaka złote, bo mają też fajny kształt i też na promocji. Też, jeżeli mnie oglądacie, wiecie, że ja głównie rzeczy kupuję na promocjach w Primarku, bo po prostu wiem, że prędzej czy później dana rzecz, że tak będzie na promocji, to po co przepłacać. I teraz bluzka. Nie mogłam się postrzelać. Ona w ogóle była jedna, jedyna. Nie wiem, skąd ona się wzięła. Była na promocji z 8 funtów na 3. I to jest akurat rozmiar SK, czyli 10-12. Ale zaczeka. Zobaczcie, jaka jest, zobaczcie. To ma takiego, jak to był, jak on się nazywał? Napiszcie mi w komentarzach, jak się nazywała ta świnka mała. I tu ma motylka. I tu pszczółkę. I widzicie, zaraz wam pokażę z bliska. I z tyłu też jest motylek. I to jest takiego... O, widzicie? Jakby popękanego. Nie wiem, czy to nawet ma być specjalnie popękane, czy nie. Ale mnie to nie obchodzi, bo mi się to tak spodobało. Tutaj też ma pszczółkę, zobaczcie, z tyłu na dole. 3 funty. No po prostu i ma bardzo fajny materiał. I później sobie ją ubiorę tak do leggingsów. Zobaczcie. Oho. O, ona jest dłuższa. Ona spokojnie będzie na mnie jak sukienka. Teraz mam w ogóle tą sukienkę ubraną. No. Poczekajcie, wrócę do was po te dwie rzeczy, chciałam wam pokazać. Kocham cię. No, chciałam wam pokazać, a przecież to tutaj na dole leży. Kupiłam sobie dwie rzeczy. Jedna to jest bluzka za 12 funtów. Oczywiście was nie zdziwi, że to jest Disneya. To są bardzo popularne bluzki teraz, jeżeli chodzi o UK i live'y facebookowe. Wszyscy je sprzedają i wszyscy je kupują. I mi się bardzo podoba, bo powiem wam, jak dzisiaj chodziłam po tych sklepach w shoppingu i jednym i drugim, to wszystkie ciuchy wyglądają tak samo, tylko mają inne metki. Także zobaczcie to. A, czarna bluzka z mini. No po prostu, zobaczcie, ona jest taka duża, nie taka mała. Świetna bawełna. To w ogóle są ciuchy polskiej produkcji, z tego chyba co kojarzę. Albo włoskiej, zobaczcie. Na pewno są sprowadzane z Polski. Za 12 funtów. To są ciuchy nowe oczywiście. I kolejna to jest bluza. Ja ją w ogóle przy was przymierzę. I bluza... A, spadł mi telefon. Bluza była na promocji za funtów 13. Tamta była MK, a to też chyba MK. Nie, to jest Universal. To jest taka bluzka, zobaczcie. Wiecie co? Ja wszystko dzisiaj rozwalam. Nawet nie wiem, czy ja się w to zmieszczę pod... No bo mam sukienkę, ale zobaczmy. Poczekajcie. A, spokojnie. Co? Widzicie, tu ma taki rękaw, że tu ma granatowo-białe. Tu ma taką blaszkę. Ma kaptur. Od środka ma taki. Ale fajny. Ale zaraz zobaczymy, jak się zapnie. I czy się zapnie ładnie, ale chyba tak, bo ona mówi, że to jest od 8 do 12. Spokojnie. Zobaczcie, poczekajcie, stanę wyżej. A, bo mam tu krzesło, no i wam nie pokażę. Bardzo długi, zobaczcie, tu ma kieszeń. Ona jest zaraz troszeczkę krótsza niż moja sukienka. Właśnie na moim czasie, który się nazywa Bitches, do mnie piszą. Dziewczyny, Agata, poczekaj. No. Fajna bluza, mega mi się podoba. Za 13 funciaków? Nic. Prawie za darmo. Jest inna niż te wszystkie kurde bluzy w shoppingu. Aż mi się zrobiło gorąco. No i teraz paletka, o której wam mówiłam, którą kupiłam w końcu. Cena jej 42 funty w bucie. Czyli nie wiem, ile to jest.
200 zł, nie wiem. I jest to paletka firmy albo pana, którego jeszcze paletki nie miałam. I teraz już domyślacie, jest to Morphe palette i jest to 39L Hit the Lights. Po prostu ja wam ją otworzę, żeby wam ją pokazać, bo sama po prostu ja się zachwycam tymi kolorami i będę się bawić tak makijażami w przyszłym tygodniu, bo znaczy za 2 tygodnie, bo w tym tygodniu to ja nie mogę makijażu się, nie mogę się malować z wiadomych przyczyn. Zobaczcie. Zobaczcie, jak ona się mieni. Nie ma lusterka, bo wiem, że to był minus tej paletki według pewnych osób. Dla mnie to bez różnicy. Tutaj ma napisane kolory i to jest paletka też z highlighterami. Zobaczcie. Te kolory tu, Jezus, jak ja robiłam pigmentację w sklepie, maga. Nie będę wam jej tu pokazywać teraz, musicie mi wybaczyć. Jeżeli jutro będzie ładna pogoda, to zrobię wam jutro filmik specjalnie z tą paletką, z tymi swatchami przy dobrym świetle z pigmentacją. Niestety bez makijażu na razie, ponieważ mam dyspensę, nie mogę, ale wam pokażę. Także słuchajcie, ja już dzisiaj kończę, bo jest godzina 21.20. Poczytam chwilę książkę, włączę serial, i mam smirnowaj dzisiaj taki dziecinny drink, jak ja to mówię, dla dzieci i sobie go wypiję. Znowu się zagadałam, gadam do was 13 minut, także vlog z dwóch dni, który miał być 10 minut, wyjdzie mnie 20, bo pewnie jutro też się nagadam. Chociaż plus jest taki, że jutro prawie nic nie robię, tylko wam pokażę szejka. No ale dobra, spadam. Hej, dzień dobry, witam się z wami w sobotę, jest godzina 9, ja dopiero co wstałam, pół godzinki temu. A wczoraj wieczorem udało mi się przeczytać jeden rozdział książki, ale byłam zmęczona. Obejrzeć 2 seriale i nadrobiłam YouTube w większości, także fajnie. I co, dzisiaj siedzimy w domu, odpoczywamy. Musimy tylko jechać do Tesco, ponieważ przez ten szał zakupowy, że wszyscy wszystko wykupują, to nie mogliśmy wszystkiego kupić wczoraj, tylko dzisiaj znowu musimy jechać. Także ludzie, przez to, że ludzie panikują, to ktoś musi jeździć do sklepów 500 tysięcy razy, ponieważ już nie ma produktów. Trudno się mówi, że je się dalej. My do pracy normalnie chodzimy, tutaj w Anglii wszystko działa normalnie. Odwołali jakieś tam większe imprezy i tak dalej, ale do pracy trzeba chodzić. Co za tym idzie, nawet do pracy trzeba chodzić więcej, bo przez to, że dużo ludzi izoluje się w domu, to z nudów zamawiają rzeczy przez internet, więc pracy jest dużo. Cały ten tydzień były overtime, nadgodziny w pracy. Ja nie mogłam robić niestety z powodów tego, że miałam dużo planów. Ale w przyszłym tygodniu, jak będą, to już będę mogła zrobić. Także dla mnie spoko, bo i tak potrzebuję pieniędzy. Także ludzie siedzą w domu, zamawiają, a ja do pracy i tak muszę chodzić, to będę chociaż więcej zarabiać. Także zamawiajcie, zamawiajcie. Oczywiście się śmieję. Nie wiem, słuchajcie, ja już nie wiem, co myśleć o tym koronawirus. Już po prostu żygać mi się chce, jak słyszę te same wiadomości w tej. Tak rano jak wstaję, to pierwsze, co robię, to sprawdzam Onet i sprawdzam BBC, żeby zobaczyć, jak się sprawa miewa, ale później już w radiu nie chcę o tym słyszeć co 5 minut, bo jest panika. Udaje mi się, że media też się ją panikę i w ogóle wiadomo, trzeba na siebie uważać, ale też bez przesady, no kurczę, trzeba żyć normalnie też. Kto może, to może się odizolować w domu, kto nie może, to nie może, no ja nie mogę na przykład, moja mama w ogóle to już nie może, więc no niestety, trzeba chodzić do pracy. Ja zresztą, wiecie, no jakby rząd wydał nakaz, że każdy ma siedzieć w domu i wszystkie firmy zamykają, no to bym siedziała w tym domu, no nie oszukujmy się, nie wychodziłabym z domu, jeżeli nikt inny by nie wychodził, ale skoro wszystko u nas działa normalnie, do pracy się chodzi, no to ja też sobie chodzę, no. Mam nadzieję, że ten cały koronawirus ucichnie i że stanie się już tak u nas jak w Chinach, czyli coraz mniejsza ilość zachorowań. Chociaż wam powiem, że dzisiaj jest pierwszy dzień, że w ogóle nic jeszcze nie ogłosili z nowymi liczbami, jeżeli chodzi o koronawirus. Także może nie jest tak źle dzisiaj. Fajnie by było, trzymam za to kciukasy. A teraz idę na dół, zobaczę, czy nikogo nie ma. To wtedy będę mogła wam pokazać ten shaker, o którym wam mówiłam i te milkshake'i, te shake'i, które kupiłam. Nie milkshake'i, smoothie, żeby sobie robić smoothie do pracy. Także zapraszam was ze sobą na dół. Nikogo na dole nie ma, to wam pokażę w ogóle. Brwi. Dobra, pokażę wam, jak wygląda mój smart juice cup. Pudełeczko jest takie, tutaj jest sobie jakieś pierdoło, ładowarka. To nawet nie wiem, co to jest do ładowarki. A to niebieskie, nie wiem. No ale zobaczcie, tu wygląda ten mój smart shaker. I tutaj się ładuje, a to tylko, wiecie, zobaczcie, pokażę wam.
Wkładamy owoce, warzywa, blendujemy, zrobione. Później, żeby umyć, wlewamy wodę, włączamy umyte. Także mega fajny pomysł, a już idę Wam pokazać te szejki. A tu jest paczka szejków, jest tu 14 superfood smoothies. I tu są, mamy tutaj energię, detox i defense, czyli system obronny jakby. I tutaj mamy truskawkę, borówkę, banan, malinę, czarną porzeczkę i szpinak. W detoksie mamy ananasa, jabłko, szpinak, kale, nie wiem co to jest kale, ginger, Boże, jak to się mówi po polsku, nie pamiętam jak się mówi ginger po polsku. I lemon, Boże, cytryna. I w defense mamy mango, mamy ananas, mamy papaje, mamy banany, mamy znowu gingery, mamy goje i goje berries. No i tutaj są różne jeszcze nasiona, które mają nam pomagać, one są w 100% naturalnym, nie mają żadnych rzeczy, żeby dłużej się utrzymywało, nie są spryskiwane, także bardzo fajne. I taka paczka 14 szejków kosztuje w Costco 18 funtów. Fajny napój. I one są tak, wiecie, popakowane, ja tylko biorę takie jedną, tutaj na przykład jest, nie wiem, która, wrzucam to do tego, woda kokosowa i mamy zrobione. I to będą moje posiłki, jeżeli chodzi o pracę, na śniadanie, lunch i ostatnią przerwę. A jedyny posiłek, który będę jadła, to będę jadła normalny obiad. I zobaczymy, co to da. A przy okazji znalazłam w łazience, w lodówce racuchy z jabłkami. Także sobie takie trzy wezmę na śniadanko. Hej, hej. Już jest 14, godzina 14. Byliśmy na tym w Tesco. Kupiłam moje świeże owoce, także sobie zrobię później szejka. Co jeszcze kupiłam? Pamiętacie, pokazywałam Wam ostatnio produkt, który fajnie działa na sywki. I on był na przecenie 7 funtów na 3,50. Dzisiaj poszłam do Tesco i dalej on był za 7 był już. Ale z tej samej firmy były płatki, które ponoć po posmarowaniu naszego ubytku na twarzy, że tak powiem, po 4 godzinach już nic nie widać, albo widać pomniejszone. I one normalnie są 7 funtów, a teraz Tesco są za 3,50. Także wziąłam pady. Bo to jest po prostu takie same, tylko to jest nasączone tym produktem niby. Także zobaczymy. Tutaj w środku mamy 65. Także zrobiłam, owoce były, jej, mam truskawki, borówki, maliny. Także fajnie. Wyszło mega słońce, otworzyliśmy drzwi do ogrodu, bo jest po prostu przepięknie. Nie jedliśmy śniadania, a to dlatego, iż... A nie, ja jadłam śniadanie, zapomniałam, że jadłam śniadanie. Ja jadłam racuchy, te trzy, a Andrzej nie jadł nic. A teraz jest godzina... Która jest? Prawie, że druga. I zrobiłam takie snaki. Mieliśmy dwie piersi z kurczaka w lodówce. Także stwierdziłam, że zrobimy to jako lunch. Wzięłam je, pokroiłam. W bułce tarce jest przyprawa do kurczaka, którą Andrzej uwielbia, naszą polską. I po prostu zrobiłam takie chicken strips. Bez żadnych ziemniaków, wiecie, bez niczego. Tak, żeby sobie po prostu poskubać, żeby to się nie zmarnowało, bo wieczorem Andrzej gotuje nam obiad o kolację i nawet nie wiem, co on planuje ugotować. Nie lasagne tym razem i do pracy coś na jutro. Także on to będzie robił wieczorem, a ja to zrobiłam, posprzątałam, wszystko jest pięknie, ładnie, cudnie. A teraz co? Teraz troszeczkę sobie podpoczywam, zobaczę, czy tam coś nowego jeszcze jest na YouTubie. Kupiłam sobie 3 bluzki na promocji, ale takie piękne, pokażę Wam jak przyjdą. No i co? Zobaczcie na te brwi, po prostu masakria. Jeszcze sobie zaparowałam okulary. Dobra, kończę póki co i widzę się z Wami troszeczkę później. Hej, witam się z Wami już ostatni raz, chyba jest godzina 16:25. I co? Co ja robiłam? Nie pamiętam, kiedy się łączyłam z Wami ostatni raz. Nie wiem, czy Wam mówiłam, że będę robić te kotlety takie. Mówiłam. Pamiętam tak, że zrobiłam, Andrzej zjadł trochę, mama Andrzej mówi, Jezu, jakie dobre w ogóle. Ojciec nie chciał spróbować, bo dla niego takie jedzenie kurczaka samego bez, wiecie, bez ziemniaków i warzyw, to jest jakaś dziwna sprawa. Tam jeszcze zostało na dole, ale... Ja lubię, ale tak trochę, nie dużo. Poza tym nie jestem głodna z powodu tego, iż użyłam tego, on się teraz ładuje. Użyłam tego cudownego urządzenia, słuchajcie. Jestem zakochana. W ogóle kto ma mnie na Instagramie, widział moje Epic Foil, że po prostu wcisnęłam sobie, a on wyładowany był, także teraz go ładuję. Wypiłam 2 szejki, jestem tak napchana. Takie owocowe.
Te w domu będę robić z mlekiem, te, które mam do pracy, będę robić z wodą kokosową, no i te tutaj robię ze świeżych owoców, które kupiłam, a te do pracy biorę w tych saszetkach, które Wam pokazywałam. Przeczytałam trochę książki, ale ogólnie jestem tutaj na stronie 90, ale zaraz pójdę się kąpać, to na pewno przeczytam więcej. Obejrzałam sobie teraz serial Przyjaciółki. I właśnie był fajny temat poruszany, kupienia mieszkania, i tam było, że chłopakowi jest głupio i nie chce przyjąć jakichś tam pieniędzy ze względu na to, że jego rodzice nie mogą pomóc. I u nas jest taka sama sytuacja, tylko że odwrotnie, u mnie jest tak, że to rodzice Andry nam pomogą z domem i ze ślubem, a moi rodzice nam nie pomogą. No niestety nie stać ich na to, ale rodzice Andry wiedzą, jaka jest sytuacja u mnie w domu, że moi rodzice po prostu sobie żyją, jak żyją. Na takim, wiecie, standardzie, bardzo takim skromnym, ale że im nas wszystko starcza, ale nie na takim zasadzie, że mogliby nam wspomóc, i wcale im to nie przeszkadza, tym bardziej Andrę. Ja nawet mówiłam, że jeżeli on chce spisać, wiecie, jak to się mówi, takie są umowy, że małżeństwo może napisać, wiecie, no bo jednak ja jestem biedna, jak się to mówi, ja pochodzę z tej biedniejszej strony, że tak powiem. Andrę ma trochę inne doświadczenia, jeżeli o to chodzi. Takie coś się agreement jakiś się podpisuje, nie wiem jak to się nazywa, że gdyby coś nam się nie powiodło, że ja po prostu nie chcę nic finansowego z jego strony, ale oczywiście Andrzej nie chce, jego rodzice też by się na to nie zgodzili, także jest jak jest. I tak właśnie o tym wspomniałam, bo w Przyjaciółkach teraz było i dużo z Was się pyta, jakie seriale oglądam i gdzie. Także chcę Wam powiedzieć, że oglądam polskie seriale Przyjaciółki na przykład i W rytmie serca na Ipli. Mam wykupiony pakiet Polonia i on kosztuje 10 funtów miesięcznie. I inne seriale Kuby Wojewódzkiego i tak dalej oglądam na TVN Player. Nie wiem, ile on kosztuje, bo ten opłaca moja koleżanka. Ona opłaca TVN, ja opłacam Polsat i wymieniłyśmy się kontami i obie korzystamy sobie z tych dwóch po prostu platform. A jeżeli chodzi o seriale angielskie, oglądam je na takim programie i ten program się nazywa Stremio. Ja nie wiem, skąd on jest, brat Andry mi zainstalował i jest dużo lepszy niż strony w internecie, bo nie ma reklam, nie ma wirusów i jest ogólnie spoko. I dużo z Was też pyta, jakie ja oglądam seriale. Jest tego sporo i tego dochodzi dużo w trakcie na przykład sezonów, bo teraz się nowe sezony zaczęły. Na przykład, wiecie, oglądam Kubę Wojewódzkiego, oglądam W rytmie serca, Przyjaciółki, Zakochani po uszy, Na wspólnej, M jak miłość. Oglądam New Amsterdam, Resident, Chicago Med, Chicago Fire, Chicago PD, Grey's Anatomy, The Good Doctor, Więzienie, tylko że teraz jest przerwa w więzieniu, FBI i Station 19 i Heartland. Dużo tych seriali, dlatego ja mam w ogóle w Excelu zrobione tabelkę, żeby wiedzieć, na którym odcinku skończyłam, bo po prostu się gubię. Na ten moment oglądałam też wcześniej Supernatural, Superwoman, ale musiałam zrezygnować z paru seriali, bo nie mam czasu na wszystko. Wars of Shore jeszcze oglądam, dlatego że wiadomo, jest przerwa, i Love Island też oglądam, ale też jest przerwa. Obejrzałam pierwszy odcinek Hotel Paradise, ale po prostu nie mam czasu też na to, żeby oglądać wszystko i jeszcze w dodatku książki czytać, także zrezygnowałam z tego i tak jest. Jak się wykąpię, będę robić Zakochani po uszy, zostałam jeszcze na wspólnej jak miłość i znowu zamykamy tydzień. Także tego jest godzina 16:30, przygotowałam sobie już ciuchy do pracy. Wszystko mam przygotowane, zostało mi tylko się wykąpać. Niestety bez maski, bez niczego, chociaż jeszcze się zastanawiam, czy nie zrobię sobie bielendy, bo ona jest taka nakładana. Chyba zrobię bielendę. Nie bielendę. Inną maskę, nieważne. Gadam sama do siebie. I zaraz Wam puszczę ten filmik. I tak stwierdziłam, że mam ochotę coś Wam dać i że zrobimy sobie takie rozdanie, którego nie planowałam. Rozdanie jest dwóch produktów z Glossy Box, które miałam w tym tygodniu, w tym miesiącu, przepraszam. I będzie to ta paletka Sleek highlighterów. One są przepiękne i szkoda mi ich dawać, bo one mi się naprawdę mega śnie podobają. Ale po prostu stwierdziłam, że naprawdę ja mam tyle tych highlighterów, że żeby użyć go, wiecie, tylko raz, no to szkoda, a komuś na pewno bardziej by się przydał. Szczególnie, że ja kupiłam teraz tą nową paletkę Morphiego i tam też są fajne highlightery, zobaczcie. No przepiękne to jest, ale stwierdziłam, że któryś z Was bardziej się to przyda. I będzie ten mały tusz do rzęs firmy Eiko. I osoby, które mają ochotę wziąć w rozdaniu, mają czas do zgłoszenia się do czwartku wieczorem i w piątek sobie zrobimy
losowanie, tak myślę, w czwartek. W czwartek po południu, macie w czwartek do godziny 12 czas, do godziny 12 czasu polskiego powiedzmy, żeby zgłosić chęć wzięcia udziału. Oczywiście to jest rozdanie tylko dla moich subskrybentów, także musicie subskrybować, musicie mieć widoczne subskrypcje, bo ja to sprawdzam. Jeżeli macie ochotę wziąć udział, podobają Wam się te dwie rzeczy, to poproszę wpisać w komentarzu pod spodem slick. Tak pisane syly, eek. Wpiszcie w komentarzu slick i będę wiedziała, że macie ochotę wziąć udział. A ja już kończę, słuchajcie. Życzę Wam cudownej soboty, końca soboty, super niedzieli. Nie dajmy się zwariować koronawirus, uważajmy na siebie, ale bez przesady. Nie wykupujmy całego papieru toaletowego. Ja niestety prowadzę normalne życie i normalnie idę jutro do pracy. Także trzymajcie się zdrowo. Myjcie ręce i chyba tyle. I tyle. Unikajcie miejsc z dużą ilością ludzi. Tak. Czasem się tak jak w pracy, ale jeżeli macie opcję unikania, to unikajcie. Jeżeli nie, to nie. I tyle. A i nie zapomnijcie o sąsiadach, bo my tutaj na przykład we wiosce mamy taką akcję, że pomagamy ludziom starszym. Jeżeli ktoś będzie się bał wyjść z domu, ma tylko napisać na stronie u nas tutaj w naszej wiosce i ktoś z nas, kto będzie akurat tutaj na zakupach, to będzie przywoził jedzenie dla osób starszych, które nie wychodzą z domu. Uważam, że to jest super pomysł dla pomocy dla osób starszych. Kończę, pamiętajmy o innych, pamiętajmy o mnie, subskrybujmy mój kanał. Widzimy się już w poniedziałek. Buziaki.